Proszę Państwa, w tej chwili mecz o piąte miejsce w ostatnim dniu turnieju, ogólnopolskiego turnieju we wrześniu. O piąte miejsce gra Pyra Poznań w biało-czarnych strojach i Polonia Warszawa. Są to czołowe zespoły swoich województw. Wynik w tej chwili 28-18. Prowadzą poznaniacy. Co ja mogę powiedzieć? To są bardzo duże ośrodki szkolenia młodzieży w Polsce. Znane od lat. Zarówno Pyra, jak i Polonia się pokazują praktycznie we wszystkich. A to mało kto wie, co to jest, skąd to się wzięło, a jednak mistrzostwo Pomorza zrobili. A jeszcze chcę... A Pruszków jest znany nie tylko z koszykówki, ale także z czego... A już teraz nie, już teraz Wołominie, nie? Pruszków jest znany już oczywiście z turnieju koszykówki, wielkie festiwale mini-basketu. Organizowane przez związek. Tak samo Pyra robi festiwal na Dzień Dziecka. Tam jest pierwsze właściwe przetarcie w mini koszykówce, gdzie zjeżdżają się fajne zespoły z Polski. Time out. No ja jeszcze się zapytam chłopców z Pelplina, jak atmosfera, jak się czujecie przed meczem w małym finale? Zmęczeni nie jesteście. Nie jesteście zmęczeni. Czyli przygotowani jesteście o walkę. Wiecie, że kto przegrywa, nie dostaje medalu, nie? No to wiecie, to jest zawsze tak było. Czyli jesteście wyspani. Jak oceniacie turniej pod względem poziomu gry i pod względem organizacji? Dobra organizacja. Jedzenie jest, panie, jest ok? Okej. Drużyny na dobrym poziomie, sędziowie? Sędziowie. Ale dlaczego? To są też ludzie, nie jest łatwo. Każdy z was kiedyś może być sędzią koszykarskim. Spróbujcie. To nie jest łatwo. Tak szybko akcje idą, że czasami warto, lepiej sędziuje się koszykówkę seniorską niż młodzieżową, bo tu jest non-stop. Ja się zapytam, TKM Włocławek, jak się czują przed meczem. Przed chwilą pytałem chłopaków z Pelplina, jak przed meczem forma, samopoczucie, a jak u was? Jak Szlachta się czuje? Wszystko wyspani? Turniej się podoba? Organizacyjnie, jedzenie? Kolacja dobra była wczoraj? Prezentacja super. Ale kto ma robić wam prezentację? Ja albo ten pan, który robi? Dobrze, zrobimy. Poproszę go. Jeszcze tutaj oczywiście Simona. Simon, dwa słowa o turnieju, jak ci się podoba, że we wrześniu. Przyjedziesz tu za rok. Będziesz grał jeszcze w koszykówkę. Do tego będę grała. Będziesz grał do końca życia, jeden dzień dłużej. Trzymam się za słowo.